Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. To możemy przejść, okej, okay, how to play, no dobra. Chodzimy w Sadem, collect all the all five artifacts and find exit. Aha, musimy znaleźć 5 artefaktów i znaleźć, a następnie znaleźć wyjście i wyjść. Latarkę pod F i pod spacją mamy glow sticky, tak? Ja myślałem, że dostaniemy świecącą kredę, ale może było to źle przetłumaczone. Mogło być to źle przetłumaczone. Bo moglibyśmy mieć, myślę, to by było dobre kredę, która miałaby w sobie substancję fluorescencyjną czy fosforescencyjną? Boże, nie, ja się zawsze gubię, kurwa. Nigdy nie pamiętam. Fluorescencja czy fosforescencja świeci dłużej? No nieważne, w każdym razie wiecie, tak, żeby było widać później. Ale tu widzę, mamy glow sticky, nie wiem. Albo ktoś się przetłumaczył na stronie, albo... Albo się nie zgadza. Dobra, fajnie. Aha, dobra. No to zaczynamy. O Boże, a, czekajcie, muszę sobie zmienić prędkość myszy. Okej, okay, może być. To jest tyle? Tyle świeci latarka? Chujowo. Okej, okay, czyli to co, czyli mamy ten... Aha, i to są drzwi do szafy. Nie, to miały być drzwi do szafy, ale to nie są drzwi do szafy. A wiecie co, no, już mogliby się trzymać, kurwa, faktycznych szczegółów, bo to nie był problem, żeby zrobić drzwi do szafy. Natomiast korytarze miały mieć wymiary szafy i wcale nie mają. Ale ja widzę jakąś rurę. Przynajmniej, że rury są. Przejebane. Jezus, strasznie dawno nie grałem w tego typu gry. O. Jest to. Pod spacją mamy glow sticky, ale... Ale nie ma tutaj żadnego... Okej, okay, tu coś jest. Świecąca żarówa. No, no tak, było przecież powiedziane, że jest tam sporo takich żarówek domowych, ale... Teraz czuję, że wracam się. Ale... Że większość jest właśnie rozbita, przepalona i tak dalej. Kurde, powiem wam, że... O, kolejna. Powiem wam, że dosyć... Tak mam takie... Kurwa, coś mi tu wyskoczy zaraz, nie? Co to kurwa za dziwne miejsce? Komuś tu się jakieś oświetlenie zjebało, czy co? No patrzcie, jakie to jest bez sensu. Widać tu światło, ale nie ma tu przejścia nigdzie. Myszką nic kliknąć nie mogę. Widać tu światło ewidentne i ono... Nie wiem, albo się coś tu zrąbało z teksturami i światło prześwituje pomiędzy teksturami. Zaczyna się naprawdę robić nieprzyjemnie. Stwierdziłem, że może glow sticka rzucę, jakbym znalazł coś. Zresztą ewidentnie widzę, są same ślepe korytarze. Zajebiście by było mieć mapę, nie? O! Liście! Ale zajebiście. I muzyka się nagle... To jest głupie. Muzyka się nagle skończyła i... Dobra, wiecie co? Tu sobie... Czekajcie, bo jak jeszcze przejdę tu... Ogólnie chodzę w kółko. Więc zostawię tego glow sticka tutaj. I tam będę wiedział, że w tamtą stronę nie iść właściwie. Teraz już w ogóle... Nie, w tym momencie już straciłem poczucie, wiecie, poczucie jakiegoś, gdzie ja jestem w ogóle, ale ogólnie to bardzo mi się podobało, jak widziałem... O, czekajcie, co to jest? To jakaś, kurwa, puszka. To jest wielka puszka. Widzicie to? To jest, kurwa, wielka puszka. Co się zjebało? Aha, gra się wyłączyła! Zajebiście! Dobra gra! 2 na 10. Gra się po prostu, kurwa, postanowiła wyłączyć. Powiedziała, o nie, on znalazł puszkę i to nie może tak być! Pff.
chujowo. Żebyśmy się nachodzili już i gówno znaleźliśmy. Coś oglądałem, nie wiem, u PewDiePie'a czy u kogoś innego. No chyba u niego, bo innych nie specjalnie oglądam, ale... gierkę, w której właśnie też łazi się po jakichś takich, kurwa, lochach i innych takich rzeczach. Natomiast... o co tam chodziło? Było coś takiego jak mapa, która się rysowała. Mi się przynajmniej wydaje. Czy nie, czy była mapa, a się... I po mapie się rysowało takie... Czy nie, czy mapa się chyba na bieżąco rysowała? Coś takiego jest, nie? Tutaj nagle zniknął. O! Ej! Myślałem, że faktycznie losowo będzie się to generować. Poszedłem dokładnie tak jak samo jak ostatnio i patrzcie, znowu trafiłem na tą samą żarówkę tutaj. Dobra, na razie idziemy w tę stronę. I o co chodziło z tą puszką? Bo ta puszka wyglądała jakby miała, nie wiem... Wiecie, dwulitrowe piwo, kurde. To jest dopiero, wiecie. Wiecie, kochanie, mogę się napić piwa, nie? Mówi mąż pantoflarz do żony. Ona, tak, ale tylko jedno. Dobrze. Dobrze, jedną puszeczkę. Taką, kurwa, 2-3-litrową. Ups, ale duże to pomieszczenie. O chuj, nie wierzę. No szedłem tutaj z powrotem? Kurwa, to nie jest to zbyt duże. Zrobiłem kółko. Ale kurwa jak? Czekajcie, coś mi nie pasuje. Co jest, kurwa? Wyszedłem stąd! Zrzuciłem glow sticka. I kurwa, gdzie jest to pomieszczenie, z którego wyszedłem właśnie? Okej, muzyka się umacnia. No dobra. Wychodzi na to, że to nie jest tak, że ten... No, widzieliście? Przecież przeszedłem przed chwilą stąd. I nie ma tu drzwi. Patrzcie, pójdę tu i zniknie. A takie buty, patrzcie. Ha! Wyszedłem, już tu nie mogę wejść. Nie, nie mogę nawet tyłem. Ale jazda, no dobra. Czy po prostu da się wrócić pod drzwi? I ściany się za nami pojawiają. Dlatego to wszystko będzie wyglądać jeszcze... Jezu, jeszcze poduszka mi spadła. Takie wielkie poduchy i leżała tak z ten... obok łóżka i spadła właśnie, przerąbana. No w każdym bądź razie, czyli tak to wygląda, po prostu ściany za nami zanikają. Odkryliśmy sekret tego miejsca. Buty. Tylko jak ja mam... Fajnie jak światło gaśnie, to latarka zostaje, nie? Tylko myślałem, że może jakieś te, wiecie... Bo nie wiem, czy to jest artefakt, czy to są po prostu czyjeś buty. No zrobię tak, no bo nie wiem, co mam z tym zrobić. Nie napisali, żeby coś się dało z tym zrobić, mogę tylko zgasić. Kurde, no tak, przez przypadek rzuciłem drugiego. Glowsticka, no trudno. Czy to się, wiecie, zapisuje jako, nie wiem, znaleziony artefakt, czy to faktycznie jest jakikolwiek artefakt? Bo tak, to właściwie znaleźliśmy kilka takich rzeczy. Teraz buty, ale wcześniej były liście i była ta wielka puszka. Mogłoby się coś dziać jednak w tej grze, bo to trochę mi się teraz przypomina SCP-087, czyli ta klatka schodowa, po której się łazi. Tylko było kilka wersji tej gry, nie wiem, bo to wtedy było strasznie popularne. No i najgorsze było to, że w jednej tej wersji schodziłem w dół i nie wiem, przeszedłem chyba jakieś 200 czy 300 pięter i dalej nic nie znalazłem. Dobra, tu jest mój glow stick. A, czyli to jest początek lokacji, okej. Kurde, to nie jest duże. Tylko, że się zmienia przez to, że się ściany zamykają za nami. O, tu są moje glowsticki z butami na pewno, tak.
cofniemy się w takim razie. To można by wyrysować, słuchajcie, wszystko. Wychodzi na to, że to nie jest skomplikowane, tylko że rysowanie tego byłoby strasznie długie. I co chwilę trzeba by było się oglądać i patrzeć, czy ściana nie zamknęła się za nami. Ale naprawdę to dałoby się wyrysować. No a tak to będę biegał teraz w kółko. O, już widzę. Zaraz poznaję te rury, zaraz znajdę glowsticka. Pójdę teraz w tę stronę. Bo to jest przerąbane, ale to jest w naszej głowie, bo jakby... Kurwa, i tak znalazłem. To jest w naszej głowie z tego względu, że... Aha, tylko że jak pójdę w tę stronę... To... Okej, tu już widzę, że idąc tędy, dojdę do... O, właśnie, do tych drzwi. Zaczynam zapamiętywać tą lokację, to jest głupie, ale zaczynam ją zapamiętywać, ona naprawdę nie jest duża, uwierzcie. Idąc cały czas tędy i trzymając się lewej strony, bardzo możliwe, że wejdę z powrotem na drzwi. Okej, dobra, wiem. To światło, które tu nam się przez tekstury przebija, to jest światło... Jak staniemy przy tych drzwiach i popatrzymy przez nie, widać na końcu takie światło. I to jest to światło. Ono się tutaj niestety przebija. Dobra, czyli tu byliśmy. Teraz jak będziemy się trzymać też w sumie lewej strony, to... tutaj sobie zostawię glowsticka. Czyli od tej strony nie ma wejścia, ale od tamtej jest. Tu gdzieś powinny być te... Nie wiem, no uznaję to za artefakty, te rzeczy, które znaleźliśmy. Chociaż ciężko powiedzieć, żeby to były artefakty. Po prostu jakiś robot tu wszedł i zostały po nim tylko buty, nie? Przerąbane. No, są liście. No nie, no bez jaj, no. Znowu kliknąłem dwa razy i się gra wyłączyła. What the fuck? O co tu chodzi? Jaką ładną tapetę mam, nawet nie wiedziałem, że mam taką tapetę.